Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy, mam nadzieję, że już wyspani, wypoczęci po sylwestrowej zabawie. Widzimy się już w nowym roku, ten rok będzie pod adresem geniuszu inżynierii i zobaczymy, czy mój geniusz zatriumfuje po raz kolejny. To się oczywiście okaże niewątpliwie. Słuchajcie, kontynuujemy naszą grę, coraz bardziej myślę o tym, żeby to zrobić. No dobra, więcej potrzebujemy na pewno pociągów. One nie są super wydajne dla nas. Patrzcie, ta linia jeszcze nie jest wydajna, bo jest mało efektywna, jest na przewozie. Jest drogi przewóz, długi, a wieziemy mało pasażerów. To jest jej minus, ale jeżeli chcę wykonać tę misję, to trochę może jestem do tego zmuszony. A jaka linia mi przynosi pieniądze? Może to jest pytanie. Może pod tym kątem postartujmy. Śląski narzędziownia, o dziwo. Ciekawe. Narzędzi to mamy w lui, co? 45 już aż jest. Zaraz zapchamy to miejsce. Livingston już jest pewnie przepchane. No, w zasadzie w większości tak. Aż się prosi o pociąg towarowy do Edynburgu, co? Aż się prosi. No, z jakimś punktem rozrzutowym gdzieś tutaj, nie? Nowa platforma ze słupkami. Cóż to za pojazd? PLM 220. O, cię chuj, jaki szybciuch. Big C. No, dobre ścierwo. Ale drogie. No, on by się przydał nawet. Dostaliśmy nową platformę na 8 w końcu. Amerykanie mieli to już dawno. I nowy pojazd jakiś widziałem. A, ty wozisz więcej, ale jesteś też droższy. Z drugiej strony nie potrzebuję zmieniać. Jakby był jakiś drogowy, to może. Wagony by wam się przydały więcej. Ten jedzie z 22, ale to jest niewydolne finansowo na razie. Narzędziownia skądinąd też. Potrzebuję więcej pieniędzy. Tu się powiększyło, dobry Boże, na co to? Komu? Nie ulepszaj tego, broń Boże, przecież ja z tym nic nie zrobię. Ta narzędziownia ledwo wyrabia już. A ty się, mam nadzieję, że nie ulepszyłeś przynajmniej, dobrze. Ty jesteś ruda, pojechała, jedzie Śląsk z wąglem. Ci to są w ogóle nie do zdarcia, po prostu moi górnicy. Myślę o ruchu pasażerskim? To by było lepsze, nie? Statkiem ich wozić. Jeden przejazd w roku na razie wykonuję przez most, z tego co widzę. Jakoś specjalnie się z tym nie gryzą nawet, bo jest mało pociągów jeszcze. 800 tysięcy, czy to już starcza? Zobaczmy. 300 plus dwa boczniaki. 400 plus, no z pełna 500. No zabraknie jeszcze, poczekajmy. Kurde, no ze 3 by się przydało puścić te boczniaki, żeby to zaczęło mieć sens większy. Ta linia, jako taki. 600 tysięcy, no przyszedł koszty miesięczne, nas dojechały. 900 tysięcy, może. Te małe linie zaczynają mi dużo zarabiać, widzę. Wodna stal w ogóle czemu nie jest usunięta? Halo, proszę stąd się usunąć już. O, mam pojazd, który cały czas mnie kosztuje. Sprzedaj. Ciebie. Tak, ciebie. 146 tysięcy. Odpal mi jeszcze to raz. Tak. Tak. Calc. Lepiej wpisać, niż potem być better safe than sorry, jak to się mówi. 388 plus... Tam było 255, tak? Chyba. Wolę się upewnić. 255. 255. O nie, nie razy, Ignacy. Dodaj 255. 898. Jakbym chciał jeszcze jednego? 1153 na 3 wagony. Może bawarskie mu kupimy. I tak 50 na godzinę wale. No to jest nieefektywne w ogóle. Chociaż 3 razy po 8 to jest... Nie, to jest nieefektywne. 24. Ja na dwóch mam 22. No zupełnie nie jest efektywne. 840 żelaza i stali. Po prostu narzędzi jest w lui. Hmm.
Okay, czego ci brakuje? Try to ship more items. No właśnie, się zaczyna. Za dużo produkujemy. Czy no za mało wykorzystujemy, o w tę stronę może. Rozhulaliśmy tę produkcję i widzi się, na nic to. Tu czeka ludzi na przystanku, ale to jest za mało, cały czas za mało. 898 potrzebuję chyba. Tu coś jedzie. Serio? Nawet jak już zabrałeś, to masz cały czas problem? O, to jest prawda. Masz. Bo te wozy stąd nawet tego nie wywożą chyba w całości. Znaczy wywożą, ale one zaraz nie będą miały gdzie tego wywozić. Bo Livingston będzie za moment przepchany tym towarem. Tu jedzie już, patrzcie, kolejna piątka. 880. Lauder. Okej, czyli pewnie jakiś nowy pojazd. Jak przyjedzie Śląsku, to może będzie to coś działać. Dobra, coś wywieźliśmy, więc zaczęliście produkować. To jakiś plus. Robimy pociąg i wpuszczamy go też na linię. Nie zblokowaliście się. Elegancko się mijacie. No o to chodzi. Taki był zamysł. Przyjedź Śląsku, daj pieniądze. 1 200 000. Dobra. Zróbmy stąd pociąg. PLM-kę mi nie stać. Dobra, zrób to pruską. Raz, dwa, trzy. I jedziesz do trasy Edynburg. Go. Serio? To jest dobry pomysł według ciebie? No nawet. Co jest? Ten zaczekać powinien. Tak. I ten rusza, a ten czeka. Dobra, to poszło. 7000 tylko mamy. Tak, tu jest ten problem. Zatkałem sobie przemysł, słuchajcie. Samochodami puścić tutaj. Nie, no to trzeba towarowy pociąg wysłać, jak nic. I rozrzucić do Edynburgu te narzędzia, żeby to miało jakikolwiek sens większy. Ale na pociąg towarowy mi teraz nie stać za grosz. O Bożeż ty mój. Niedobrze. Źle się dzieje w państwie duńskim, słuchajcie. Jedzie tutaj też 33 pasażerów. Dobra, wykonamy pewnie 2 przejazdy w tym roku. Może 3. Ten dopiero wiedzie, jak się zjedzie z sekcji mostu kolejny. Bidujemy, słuchajcie. Ten będzie miał cały czas problemy. To nie ulega wątpliwości żadnej. Coś tam pobrał. Ale ten się zaraz przepcha. Bo nie będzie gdzie zrzucić towaru. Ci jeszcze łykają go trochę. Nawet więcej niż trochę. Dobra, kupimy ze 2 pojazdy te. To są pasażerskie, tak? Dobra, kup 2 wozy konne, bo z nimi na razie jeździmy. Was z narzędziami. Kup 2. Aha, fajnie by było mieć pieniądze na to, żeby takie operacje wyczyniać. Jedzie dopiero pociąg. Swoją drogą medale jeszcze mnie interesuje. Ciekawe. Trzeba mieć szybszy pociąg. Zarób 1 000 000 transportując narzędzia. Nieźle. To się może jeszcze udać. Jak tu skomunikowanie wygląda? 5%. Kiepsko dosyć. To jest też jakaś pipiduwa mała. Ciekaw jestem, czy to jest to, co wszystko trzeba w roku zrobić. W grudniu 3. No jeszcze 1 pociąg by się przydał. To wtedy by się może 4 przejazdy udało zrobić. A na razie to bidujemy. Źle jest. Jesteśmy 1 000 000 w dupę w tym roku. No dobra, bo też zeszłoroczny zysk skapitalizowaliśmy trochę na rzecz pociągów. Co przekłada się dosyć niekorzystnie. Narzędziownia dopiero dowiozła stal. Ten płacze, że ma za dużo. No tak, bo ci produkują. Okej, jesteśmy trochę do przodu. Przydałoby się tu ze 2 pojazdy chociaż dokupić. Te wozy konne niechaj będą z narzędziami. Kup chociaż 2 i skieruj was na narzędzia Livingston. Niechaj będzie. Ciekawe bardzo.
Jezus, jak myślę o tym tunelu albo o tym przejeździe tutaj, to jest... To po prostu coś we mnie pęka, wiecie, jak patrzę na tą trasę. Jak sobie miałbym to zrobić. Ciekawe, jakby oni wyceniały ten tunel. No, milion hajsów. Gdybyśmy zrobili krótszy, to może tyle. I kończymy gdzie? Tu. Pokaż, tak? Nawet tańszy za 600 tysięcy da idzie zrobić. I finiszujemy gdzieś... A jest wyjście z tego tunelu wtedy? No to też jest kluczowe dosyć. Bo zrobić tunel to nie sztuka. Sztuką jest chyba z niego wyjść, no właśnie. To jest 2 miliony. Boże, narzędzia wywozić tu. Jak tu teren wygląda? Tak samo do dupy. Gdybyśmy może powoli zrobili to, może. Dobra, przynajmniej przechodzimy na plus, słuchajcie, z każdego roku. Bo te nasze pociągi zaczynają faktycznie więcej ludzi zbierać. Jednak dają radę. Więc to może w końcu to zadziała, słuchajcie. Pociągi żadne się jeszcze nie zablokowały chyba. Nie, czekają uczciwie na swoją kolej. Trzeci przejazd został wykonany w listopadzie. Więc jeżeli pojedzie ten przepociąg... w lipcu. Patrzcie, czwarty jedzie teraz w sierpniu. Ten wraca. Ej, słuchajcie, może się nawet uda zrobić 5 przejazdów na 3 pociągach. No zobaczymy, patrzcie, bo ten wykona przejazd, ten się zatrzyma teraz tu. Okej, okay, jedzie, jest wrzesień. Jeszcze jeden pociąg był potrzebny, nie ukrywam. No, nie starczy czasu, jest październik. To jest przejazdy między punktami. Między punktami trzeba przejechać tyle razy. Nie, to zdecydowanie jeszcze jeden pociąg, bo ten czwarty przejazd pod koniec roku. Most to most, ale chodzi o przejazdy pociągu. Czwarty, chociaż może 50 na godzinę. Jakby to mi wyszło na 3. Ej, słuchajcie, to jest realne. 1 grudnia. Geniusz inżynierii! Dziękuję serdecznie. 3 pociągi. Nieznajomość sygnałów. Jednak się udało. Pierwsze podejście. Nie mam pytań. Krótki odcinek, trudno. Można tak być. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby był krótki. Początek roku, a tu takie sukcesy. Nawet nie chcę myśleć, co będzie, jeżeli bym grał dalej. Na pewno bym rozjebał. Zobaczmy. Ciężkie czasy to na pewno nie dla mnie. Więc tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Ja bym Ignacy, wy byliście wy, a to był Transport Fever. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.